Mstowie odbyły się powiatowe dożynki organizowane przez częstochowskie starostwo wraz z mstowską gminą. Wydarzenie to rodzaj podziękowania skierowanego w stronę rolników za ich ciężką i jakże ważną pracę. Naprawdę no, chcemy podziękować, bo czasy mogą być bardzo trudne. Może sobie jeszcze nie zdajemy z tym sprawy, ale ten konflikt zbrojny, gdzie tam obserwujemy codziennie, z jakim trudem w ogóle można zboże wywieźć z tego kraju, już nie mówiąc o innych stanach, jakie są po wojnie. No, żyjemy w bardzo trudnych czasach i oczywiście no, rolnictwo jakie takie no, też nie jest sobie tam z boku i też pewnie będzie to odczuwać. To jest też tak, no, raz, że dziękujemy, ale drugi raz też zachęcamy, żeby ludzie się nie zrażali, żeby wiedzieli, że ktoś nawet w tej formie takiej podziękowań, ale też ich zauważa, że ich docenia. Mamy te cztery filary takiej podstawy funkcjonowania państwa, to bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne, energetyczne i żywnościowe, ale bez żywności nikt nie pociągnie. Żaden energetyk, żaden żołnierz, żaden inny funkcjonariusz bez jedzenia, bez picia nie będzie w stanie funkcjonować, więc to jest jakby ta podstawa, o której trzeba zawsze pamiętać. My chcemy jako powiat podkreślić tą wielką pracę rolnika, sadownika, bo tu w Mstowie to także jabłka, także ogrodnika, pszczelarza i zorganizować im właśnie takie spotkanie podsumowujące te zbiory, te żniwa. Dożynki rozpoczęły się od mszy świętej, która została odprawiona w plenerze. Po niej gospodarze wydarzenia powitali zgromadzonych gości. Po części oficjalnej publiczność podziwiała piękne wieńce przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i zespoły. Oczywiście pojawiło się też sporo stoisk, w których można było spróbować lokalnych przysmaków. Średniej pogody, mimo wszystko impreza jak najbardziej udana, to cieszy ogromnie, że integruje się społeczność powiatu częstochowskiego. Pamiętajmy o tym też, że powiat częstochowski to jest ważna ziemia pod względem rolniczym. Jest dużo rolników gospodarujących sukcesywnie bardzo na dość dużym areale i stanowimy takie bardzo ważne zagłębie rolnicze dla województwa śląskiego i to należy docenić i to cieszy, że dzisiaj integrują się zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy zatrudnieni w sektorach pozarolniczych i dostrzegają to, że ta polska żywność jest bardzo ważna i polski konsument coraz częściej dostrzega to, że chodzi też o żywność jakościową, ze znanego źródła, że możemy tego polskiego rolnika wesprzeć, który dzisiaj, jak wiemy, jest w niełatwej sytuacji. Ceny nawozów, ogólnie rosnąca inflacja i to, że niestety no, ręki mu się nie podaje, bardziej podrzuca kłody pod nogi. Także myślę, że to dobre wydarzenie, bardzo pozytywnie można to ocenić. Powiatowe dożynki odbywają się co roku w innych miejscowościach. Tym razem częstochowskie starostwo postawiło nam Mstów. W gminie Mstów jesteśmy po raz kolejny z różnego rodzaju spotkaniami, imprezami. Tu jest zawsze taka pewność, że jak się podejmą, to będzie zrobione od początku do końca dobrze. Wójta Tomasza Gęsiarza zapytaliśmy o to, jak układa się współpraca pomiędzy gminą Mstów a częstochowskim powiatem. Ja myślę, że można w skali od 1 do 6 ocenić to na 6. W każdej kwestii, zarówno inwestycyjnej, jak i takiej imprezowej, promocyjnej, ta współpraca z powiatem wygląda bardzo dobrze. Także tym bardziej się cieszę, że pan starosta Krzysztof Smela nam zaufał i tutaj podjął decyzję, że dożynki powiatowe są w Mstowie. Podczas wydarzenia wyróżniono również najlepszych producentów rolnych z powiatu częstochowskiego. Staramy się tutaj wyróżnić najlepszych rolników z każdej gminy. Mamy w naszym powiecie 16 gmin. Każda gmina to jest jednak gminą rolniczą. To jeden z nielicznych powiatów w województwie śląskim, w którym uprawia się rolnictwo. Oczywiście dożynki to także wieńce dożynkowe. No i to jest kolejny konkurs, w którym wyróżniamy naszych mieszkańców, a szczególnie koła gospodyń wiejskich, które przygotowują panie z tych kół wieńce. Skoro dożynki, to i występy zespołów ludowych. Miałam ja chłopca ulubionego, teraz on do mnie nie chodzi. Na scenie zaprezentowało się również to młodsze pokolenie. Oj, oj, oj.
Jak się występowało zespołowi folklorystycznemu Kamienica na powiatowych dożynkach? Myślę, że bardzo dobrze. Publiczność, mam nadzieję, że się dobrze bawiła. No i chyba to tyle. Również się bardzo dobrze bawiło. Może pani trochę gorzej. Jak było? Jak było? To znaczy publiczność nie za duża, ale oczywiście bawiłyśmy się najlepiej jak umiemy. Tak. Bardzo przyjemnie występować, pokazywać folklor, kulturę, także miło się dzielić z takimi umiejętnościami z ludźmi. Myślę, że taniec ludowy pokazuje barwę, jaką cechuje się folklor polski, a jest to naprawdę feria barw, także można zobaczyć coś ciekawego, nie tak codziennego jak każdy inny hobby, także można załapać pasję do tańca, do śpiewu, poznać się z ludźmi, bo my się traktujemy jak rodzina, także to nie jest grupa znajomych, którzy się spotykają od czasu do czasu, tylko potem jakieś wigilie zespołowe, wyjazdy, zgrupowania, także myślę, że warto zobaczyć, przyjść samemu i się przekonać. Jednym z gości dożynek był radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk. Jestem synem polskiej wsi i dzięki takim uroczystościom, takim imprezom mam wspomnienia, bo pamiętam jak się ten chleb rodził, jak jeszcze ojciec sypał czy siał ziarno, jak to ziarno kiełkowało, jak trzeba było pielęgnować roślinę, zbierać plony, następnie robić mąkę i w efekcie uzyskiwać chleb. To jest aspekt taki sentymentalny. Starosta Smela zdaje sobie sprawę, że dziś rolnictwo w Polsce wygląda inaczej niż kiedyś. Dzisiaj mamy nowy etap, a na tym nowym etapie, jak ktoś się dalej chce nazywać rolnik, niech się nazywa. Jak się chce nazywać przedsiębiorca rolny, niech się nazywa, mnie jest to obojętnie. Niech on nawet będzie bardzo bogaty, ale żeby do tego bogactwa on doszedł, to musi ciężko pracować, a my musimy mu w tym pomóc. Na każdym szczeblu, gmina, powiat, województwo, kraj, no i myślę, że te struktury europejskie. No ale tam trzeba być, trzeba walczyć i trzeba ciągle przypominać, że nie po to tam jesteśmy, żeby być gdzieś tam w szarym ogonie. Dla rolników trzeba mocno zawalczyć o wyrównanie tych dopłat, na które czekają już no chyba 8 lat, a może i dłużej, ale 8 lat pewnie za tej rzeczywistości politycznej. To chcemy pokazać na tej uroczystości z każdej gminy tych najlepszych, tych, którzy się starają, a przez nich, aby podziękować wszystkim innym. I powiedzieć tej reszcie społeczeństwa, żeby sobie nie wmawiali nie wiadomo jakie kierunki, bo jak padnie rolnictwo, padnie polska wieś, to my jesteśmy no po prostu na samym dnie tego bezpieczeństwa. Więc tych ludzi trzeba doceniać, trzeba im pomagać, ale muszą być też rządowe wsparcia, inicjatywy. Wreszcie to zrównanie w dopłatach z Unii Europejskiej musi nastąpić. Wreszcie może ktoś postawił, że ten afrykański pomór świń się musi kiedyś skończyć, że te szalejące ceny nawozów i środków ochrony roślin no muszą być jakieś normalne, żeby tego rolnika było stać. I tego życzymy wszystkim rolnikom, żeby ich problemy odeszły w niepamięć. Podczas dożynek mogli oni odrobinę oderwać się od codziennych trosk. Pomogła w tym m.in. kapela górska chora. Za górami, za lasami, za dolinami pobili się dwaj górole dziupanami. Na zakończenie dożynek wystąpili Złoczewianie.